Rokowy koncert w szczytnym celu? Dlaczego nie? Zespół Why Not zagra dla niepełnosprawnego Wiktora Skiczyc, ale nie sam. Do współpracy zaprosił zaprzyjaźnione zespoły z regionu. Zapraszamy 20. Będzie tym razem rokowo, trochę potrzęsiemy Domem Kultury. Będą 4 zespoły. Będzie co? Będzie zespół WRC, będzie zespół Giwność z Bielska. Bardzo, bardzo, bardzo znany w Bielsku i chcemy, żeby też Skoczów go troszeczkę poznał, bo myślę, że warto. Tak. Będzie zespół Lokomotywa Band z Ustronia. Why Not gra po raz pierwszy w Skoczowie i akurat tak się składa, że nasza trójeczka, prawda, jest ze Skoczowa. Więc no bardzo się cieszymy, że akurat będziemy mogli w takim szczytnym celu w naszym pięknym, rodzinnym mieście zagrać dla Wiktora. I tym bardziej zapraszamy wszystkich mieszkańców Skoczowa, aby czynnie uczestniczyli i w koncercie, i czynnie uczestniczyli w licytacjach. Słuchajcie, to co my możemy zagwarantować, to na pewno będzie fantastyczna atmosfera. Rodzinna, przyjazna, mocno rockowa. No i myślę, że też dobrego humoru nie zabraknie. Daruś? Ale też musimy powiedzieć, że patronatem honorowym burmistrz Skoczowa objął całe przedsięwzięcie. Muzyka to trochę za mało, bo przed samym koncertem na osiedlu Górny Bór będzie można spotkać i Gandalfa, i krasnoludów. Także pohałasują troszeczkę w osiedlu. Będzie trochę fire show przed samym koncertem. W trakcie zmian zespołów na scenie, bo to jednak trwa, to jest 10-15 minut. Tak. Na pewno będą licytacje. No nie będziemy zdradzać więcej szczegółów, warto przyjść. Tak jest. Dokładnie. No koniecznie. Obecność jest obowiązkowa. Obecność obowiązkowa i zawsze wychodzimy z przedsięwzięciem. Nie, to trzymam, spokojnie. Why not, prawda? Why not? No to why co? Not? Why not? Why not? Rodzice walczą o rączkę Wiktora. Już udało się ją wyprostować, teraz jest szansa na jej wydłużenie. To ważne, by zapobiec deformacji i asymetrii ciała. Urodził się bez kości promieniowej i bez kciuka. Dodatkowo ma jeszcze serduszka po prawej stronie, aczkolwiek to nie przeszkadza mu w funkcjonowaniu. Teraz walczymy o sprawność rączki. Operacja nie jest refundowana, a zebrać trzeba ponad 100 tysięcy złotych. Rodzice proszą o pomoc w walce o zdrowie syna. Są to dla nas ogromne koszty i po prostu sami nie jesteśmy w stanie sprostać temu, aby to uzbierać. Prowadzimy również licytacje, można też przekazać jakieś fanty, jakieś vouchery, różne rzeczy po prostu i przez to też wspieramy zbiórkę. Można nas wesprzeć również wpłacając jakąś darowiznę na stronie Się Pomaga Wiktor Grycz. Wiktor stara się funkcjonować jak zdrowe dziecko, ale problematyczna rączka na każdym kroku daje się we znaki. Jej wydłużenie to dla chłopca szansa na normalne życie. Rodzina wierzy, że ten autograf bardzo szybko przejdzie do historii, a ścianę w siedzibie zespołu Why Not ozdobi nowy, bardziej symetryczny. Teraz rączki daj do góry, jeszcze nie przybijaj, do góry. Dobrze, całkiem do góry. O tak. I teraz zrób ciach! Mocno, mocno! Cyk, 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 cyk! Super! Tadam! I słuchajcie, kochani, jak będzie już po zabiegu Wiktorku, to zaprosimy Państwa raz jeszcze i odbijesz tutaj piąteczki obok, dobra? Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.